Dzisiaj, moi drodzy widzowie, jak widzicie, daleko od domu, natomiast blisko domu Daniela, a w zasadzie u Daniela w salonie. Przyjrzymy się nieco bliżej whisky ze Sledi Highland Park, a będzie to whisky Highland Park Cask Strength Batch numer 3, 64,1% alkoholu. Tak jest, dzień dobry. Moc będzie z nami i z wami. Cześć, z tej strony Władysław Poremski, Whisky Malt Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, z tej strony Daniel Nowak, Whisky Reset. Witam równie serdecznie jak Władysław Poremski. Właśnie chciałem Daniela przedstawić, ale widzę, że nie muszę tego robić, gdyż Daniel mnie ubiegł. No właśnie. Także tak, to jest ten gentleman z Whisky Reset. Bardzo mi miło. Do niedawna blog, od niedawna vlog, więc link w opisie pod filmem pozostawię zarówno do vloga, jak i do bloga, co byście sobie mogli poczytać, jak wam się nie będzie chciało oglądać, bądź oglądać, jak nie będzie wam się chciało poczytać. Tak pokrótce. Dzisiaj na stole Highland Park. Destylarnia z wyspy Orkney. Jedna z najwyżej położonych destylarni w Szkocji. No, jak to już od jakiegoś czasu bywa, od 2017 roku bodajże, destylarnia marketingowo bardzo mocno kojarzona z Wikingami. To się zaczyna zmieniać powoli, nie? Bo teraz gdzieś chyba nowy korencz, rebranding, nowe etykiety i z tego co kojarzę, to w tym nowym rebrandingu już nie będzie nawiązań do Wikingów, czy będą? Chyba nie, podobnie jak w tym poprzednim, sprzed tych właśnie karafek, tak właśnie grawerowanych, tam wcześniej też nawiązanie do Wikingów chyba nie było i ta nowa szata graficzna chyba bardziej przypomina tę poprzednią sprzed rebrandingu nawiązującego do tej kultury nordyckiej. A teraz pokażę wam ciekawostkę, taki tip. Jeżeli macie butelkę Highland Parka, to korka nie da się wyjąć bez przekręcenia go, gdyż w korku jest gwint. Na końcu szyjki jest gwint, więc kiedy zamykamy, to elegancko dokręcamy. Więc nie szarpcie się, po prostu trzeba przekręcić. Butelka, jak widzicie, dopiero co otwarta, więc piękny dźwięk. Bez dzyń miało być, no ale... W tle Tosia obgryzająca paznokcie, ale o tym z kanału Daniela już wiecie, że takie sytuacje mogą mieć miejsce. Tak to wygląda. Moi drodzy widzowie, whisky, którą dzisiaj próbujemy, jest to whisky bez deklaracji wieku, więc tak naprawdę nie wiadomo, jak długo spędziła ona w beczkach. Z tego co wiem, jest to połączenie whisky destylatów leżakujących w beczkach po Bourbonie, jak i destylatów leżakujących w beczkach po Sherry. O mocy już mówiliśmy, jest zacny, jest prawie 65%. Fajny krok destylarni Highland Park w kierunku miłośników ich whisky, gdyż większość edycji, która jest dostępna na rynku, podstawek to 40%, whisky niebarwiona z tego co kojarzę, natomiast na pewno filtrowana. W tym wypadku mamy produkt 100% naturalny, czyli bez filtracji, bez barwników, moc naturalna, moc beczki. Highland Park słynie z tego, że jest to whisky delikatnie dymna, jest to whisky, której sposób przygotowania jest też dość ciekawy, nawet jeżeli chodzi o tą kwestię doboru torfu, który jest wykorzystywany, gdyż ten torf kopie się razem z tą nawierzchnią, na której rosną wrzosy, więc mamy mnóstwo kwiatowości, która wynika notabene właśnie z palenia tychże warstw torfu górnej części, no i oczywiście do tego dochodzą korzenie i tak dalej, więc ta wrzosowość i ta dymność tutaj zdecydowanie wynika z tegoż procesu. Mi osobiście bardzo podobają się piękne butelki Highland Parka, zwłaszcza w tej szacie graficznej, takiej wikingowej, może pokażę bliżej do kamery, że to będzie widać.
Więc wygląda to naprawdę ładnie i to już od tej podstawowej podstawki, najbardziej podstawowej edycji 10-letniej, którą możemy znaleźć do niedawna, jeszcze można było kupić za około 100 zł, więc to była taka cena całkiem niska, jak za taką ładną butelkę. A co w środku się znajdowało, to już pominę. Natomiast teraz zobaczmy, skupmy się na tym, co tutaj w kieliszku się dzieje. Kopnięcie alkoholu jest takie rzeczywiście soczyste. No jest, bez dwóch zdań. Bardzo mocno alkoholowa whisky. Zresztą nie ma się... Nie jest to zaskoczenie, to jest ponad 64% whisky bez deklaracji wieku, więc zapewne whisky młoda, ale też wyraźnie czuć te beczki, czuć taką przyjemną lakierowość, czuć taki lakier do podłogi. Mój ojciec był parkieciarzem, zawsze kiedy szlifowany był parkiet, a później był malowany tym specjalnym lakierem, to właśnie ten aromat tutaj jest i ja ten aromat zawsze lubiłem i on mi się tutaj też podoba. Trochę takiej benzyny, ale też pojawiają się fajne owocowe nuty. Jakieś truskawki, maliny, porzeczka. Jest taka delikatna słodycz, taka dżemowość wręcz, nie? Tych owoców się tutaj przebija. No jest ten wrzos wyczuwalny. Tutaj to nawet nie jest autosugestia. Po prostu, jak dla mnie, każdy Highland Park, czy to młodszy, czy to starszy, ma gdzieś te nuty wrzosów, które no tutaj się w jakiś tam sposób zaznaczają. Czasem jak się tak pokręci kieliszkiem, a whisky trochę pooddycha, to się troszeczkę to łagodnieje, to alkoholowe kopnięcie i staje się to coraz bardziej przyswajalne, coraz bardziej łagodne. Wydaje się, że to może być zdatne do spożycia. Musimy chyba spróbować, żeby się o tym przekonać. Ty pierwszy. Dlaczego zawsze ja? No nie zawsze, ale tym razem. Dobra, okej. Okay. To ja pierwszy. Albo ci wypaliło struny głosowe, albo się dalej zastanawiasz, co powiedzieć. Jedno i drugie. Aha, rozumiem. No tak całkiem serio. No moc jest tutaj i to taka gromka moc. Od samego początku czuć, że jest to whisky, która no, której mocy nie brakuje w ten sposób. Mam oczywiście pikantność, jest alkoholowość na początku. Są te nuty, o których Daniel mówi, te nuty takie właśnie lakierowe, może trochę nawet coś w kierunku acetonu. Natomiast zaraz za tym dostajemy całkiem sporo słodyczy. Jest wanilia, jest karmel, jest trochę rodzynek, jest trochę tych świeżych czerwonych owoców. Dym tutaj jest taki ledwo wyczuwalny, ale jest, jak to w przypadku Highland Park bywa. Do tego dochodzi nam tutaj ta taka delikatna kwiatowość, wrzosowość. Whisky jest naprawdę dość mocno oleista. Ta struktura tutaj jest taka dość gęsta. No ale tak jak mówię, no tej alkoholowości nie da się ukryć. No jakby nie patrzeć, jest to prawie 65%, a to już jest naprawdę dużo. Z tym, że nie wiem, czy chciałbym to whisky rozwadniać wodą, powiem szczerze. Raczej chyba nie. 64,1. No. No to srogo. A teraz twoja kolej. No przyjemne. Nie wiem, czy bym od razu w blind tastingu skłonił się do tego, że to może być Highland Park. Fajna, słodka, bardzo mocna, bardzo intensywna. Czuć ciekawe beczki. Czuć beczki. Chyba to są, jeśli to prawdopodobnie będą beczki po bourbonie i po sherry i czuć jedne i drugie, ale z tym takim lekko torfowym destylatem fajnie się to komponuje i w ogóle nie jestem zawiedziony. Spodziewałem się, że może być gorzej. Dużo słodyczy.
więcej słodyczy w smaku niż to zapowiadał aromat i fajnie to się komponuje. Dla mnie to jest dość ciekawa whisky, nie jest wcale taka zła. Czuć, że jest młoda i czuć, że jest mocna. Woda mogłaby jej pomóc. Ja chyba się przejdę po wodę. Spróbujmy, jak to będzie wyglądało z wodą. A few moments later. Daniel dostarczył wodę. Dwanaście i pół kropli powinno wystarczyć. Bądźmy precyzyjni jak Ralfie. 12,5 kropli to jest około 0,8 stołowej łyżeczki, jakby ktoś pytał. Przepraszam, herbacianej łyżeczki. No, jest tak, stołowa to jest duża, to do tego, do obiadu. No, do a jak się nazywa ta niestołowa? Ta mała? Łyżeczka. Łyżeczka, po prostu. No. Czyli 0,8 łyżeczki. Otworzyła się po tej wodzie. Pewnie gdybyśmy dłużej poczekali, otworzyłaby się jeszcze bardziej. Wyszły takie trochę ziemiste nuty. Taki torf. Nie mówię tu o dymie, tylko o samym torfie, takim mokrym, mokrej ziemi. Czarnej. Trochę takiego piasku, takiego jakby... Ale to przyjemne jest, fajne, takie właśnie nuty ziemiste. Tak jak powiedziałem wcześniej, że nie chciałbym dodawać wody do tej łyski, tak teraz kompletnie wycofuję to, co powiedziałem. Bo tak naprawdę teraz w tej łyski jest wyczuwalny ten charakter Highland Parka. Jeszcze bardziej, bo ta dymność zrobiła się bardziej intensywna. Zrobiło się nieco ziemiście. Bardziej wrzosowo. No teraz tak naprawdę charakter destylarni wyszedł nam tutaj na pierwsze miejsce. No nic. W smaku też się poprawiło, przynajmniej w mojej ocenie. Whisky jeszcze zyskała na słodyczy, nie rozwodniła się absolutnie. Myślę, że to co zrobiłem z tą wodą, to z tych 64,1 może zbiłem do 62, może coś koło tego, więc niewiele tam. Ona dalej jest intensywna, dalej jest mocna, ale otwiera się fajnie. I gdyby mieć na to więcej czasu, myślę, że gdyby tak postała z 15 minut, to mogłoby być jeszcze ciekawsza. Woda pomaga tej whisky, to tak zdecydowanie polecamy z wodą. Z wszystkich whisky od Highland Park, jakie próbowałem, mam takie doświadczenie i takie wspomnienie, że każda z tych whisky była taka dość miodowa. Highland Park ogólnie ma taki desylat, który idzie w kierunku miodowości. I tutaj ta miodowość, tak Daniel wspomniał, ta słodycz, staje się jeszcze bardziej intensywna. I tak naprawdę teraz ta miodowość jest wyczuwalna dość dobrze. Jak dla mnie, po dodaniu wody, ta whisky poszła bardziej w kierunku beczek po bourbonie. Bo jest bardziej karmelowo, jest bardziej więcej tofi, więcej karmelu. Fajnie się łączy to z tą słodyczą, z tą miodowością. Dochodzi nam trochę tej ziemistości, trochę tej dymności, tego dymu, tej kwiatowości również, więc no, poszło to w jeszcze słodszym kierunku. No, całkiem przyjemnie, muszę przyznać, i zaskoczony jestem, że tak się to rozwinęło, w takim kierunku to poszło, gdyż ta whisky z kilkoma kropelkami wody naprawdę tutaj zaczyna fajnie pracować, nie? Nie jest źle, nie ma co się oszukiwać. Jaka była cena tej butelki mniej więcej? Coś około 50 funtów w Wielkiej Brytanii. W granicach 200 zł i w tej cenie zdecydowanie jest to warte rozważenia. 250 zł. No widzisz, bo ja to tak na euro się przerzucam. 250 zł. Rozważyć bo można było, zwłaszcza jeśli lubi się bardzo intensywne whisky. Nie mówimy o intensywności w stylu Octomora czy jakiegoś tam innego Artbega. Tylko whisky po prostu intensywne w smaku. Ona jest alkoholowa, jest młoda i nie jest ułożona. To nie ma co tutaj szukać wielkiej głębi i wielowarstwowości, ale jest na tyle przyjemna tym, co ma do zaoferowania, że te 250 zł, te 50 funtów, to jest jej atut, dzięki której klient może zatrzymać się przy tej butelce i faktycznie pomyśleć, czy nie warto byłoby zabrać ją ze sklepu do domu.
No tam rozbieżność, jest rozbieżność cenowa, jeżeli chodzi o tego Highland Parka, bo zależy od sklepu, czasami są jakieś tam promocje, jakieś oferty. Ja chyba kupiłem tą butelkę w jakiejś promocji właśnie za około 50 funtów. Natomiast cena jest tam pomiędzy 50 a 60 funtów, czyli w Polsce powiedzmy pomiędzy 250 a 300 zł. Dlatego też, drodzy, napiszcie w komentarzu pod filmem, czy mieliście styczność z tą whisky już wcześniej, jakie są ceny, bo bardzo często w fajny sposób wspieracie mnie, podając w komentarzach ceny poszczególnych whisky, więc liczę na Was i tym razem. Dajcie znać, czy mieliście możliwość próbować Highland Parka w mocy beczki, jak Wam to whisky smakuje, jakie są Wasze opinie. Powiem szczerze, czekam z niecierpliwością na Waszą opinię, na Wasze sugestie. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo, moi drodzy widzowie. Daniel, Tobie dziękuję za to, że pokazałeś się u mnie na wideo. To była niewyobrażalna przyjemność. Z mojej strony również była to przyjemność gościć Cię na moim kanale. Moi drodzy widzowie, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i do następnego.